Serdecznie wszystkich Państwa witam. Nowa Huta jest pomnikiem historii. Podzieliliśmy tort, mamy Cię w Nowej Hucie, a teraz chwilę zastanowienia się, co z tego wynika. W 1949 roku rozpoczęła się budowa kombinatu metalurgicznego pod Krakowem, a także osiedla, czy też odrębnego miasta dedykowanego jego przyszłym pracownikom. Nowa Huta, kiedyś właśnie odrębne miasto, dziś dzielnica Krakowa, jest z jednej strony znakiem rozpoznawczym czasów PRL-u, symbolem uprzemysłowienia, awansu społecznego i narastającego społecznego buntu. To zaplanowany z rozmachem pomnik ówczesnego systemu, który stał się właśnie pomnikiem historii, czyli zabytkiem o szczególnej wartości historycznej, naukowej, artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski. To moment ważny i można powiedzieć symboliczny. Zaprosiliśmy Państwa, żeby ucieszyć się z tego nowego otwarcia w historii Nowej Huty, co miało przed chwilą miejsce. Mam nadzieję, że tort był nie tylko ładny, ale i smaczny. A także podzielić się refleksją, zapytać o tą refleksję nad procesem, w którym w różnym momencie, w różnym stopniu Państwo uczestniczyliście. Czyli chcemy podsumować i porozmawiać chwilę o Nowej Hucie, mając oczywiście w tyle głowy jej historię, jej rolę w toczącej się dyskusji na temat dziedzictwa trudnego, dysonansowego, dziedzictwa epoki, być może słusznie nazywanej minioną, ale też dziedzictwa współczesnego, czyli naszego pokolenia. Chcieliśmy porozmawiać o dzielnicy dużego, prężnie rozwijającego się miasta i w tym kontekście o pomniku historii, czyli tym zabytku o szczególnej wartości. Do pierwszej części rozmowy właśnie w formie panelu zaprosiliśmy osoby, które z racji swoich zainteresowań i funkcji od lat działają na rzecz czy dziedzictwa Nowej Huty, jej zachowania. Osoby, które brały też udział w procesie uznania za pomnik historii w różny sposób, na różnych jego etapach. Są z nami pan Stanisław Moryc, radny miasta Krakowa, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy 18 Nowa Huta, mieszkaniec Nowej Huty, bardzo zaangażowany w jej sprawy i sprawy jej mieszkańców. Pan profesor Zbigniew Myczkowski, człowiek wielu funkcji i zasług dla ochrony krajobrazu kulturowego, architekt, członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale też kierownik zespołu i współautor planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta. Wieloletni dobry duch sprawy nowochuckiej z tej samej uczelni i również członek zespołu zajmującego się planem ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta, pani profesor Urszula Forczek-Brataniec, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Biuro Miejskiego Konserwatora reprezentuje dzisiaj pani Katarzyna Biecuszek, która równolegle z obowiązkiem zapewnienia i egzekwowania ochrony zabytków Nowej Huty od porządku biuro jako takie było zaangażowane w proces uznania Nowej Huty za pomnik historii. I trzy osoby, które reprezentują Wydział Kultury i też instytucje kultury, a mianowicie pan Paweł Jagło, historyk, obecnie pracownik Wydziału Kultury, ale wcześniej wieloletni szef nowochódzkiego oddziału Muzeum Miasta Krakowa, też co ważne mieszkaniec Nowej Huty i jej badacz. Pani Karolina Żłobecka, też historyk od 2019 roku, kierowniczka Muzeum Nowej Huty i pan Jarosław Klaś, kulturoznawca, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, dyrektor Ośrodka Kultury imienia Norwida w Krakowie. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i zanim zaczniemy rozmowę, bardzo proszę pana profesora Myczkowskiego o wprowadzające do niej wystąpienie. Dziękuję bardzo pani doktor. Cóż mogę powiedzieć? Rzeczywiście na pewno spoczywanie wniosku Nowej Huty do uznania jej przez prezydenta Rzeczypospolitej za pomnik historii przez kilkanaście lat w
różnych, że tak powiem, zakamarkach ministerstwa i instytucji, no, jest jakąś do dziś dnia tajemnicą i rzeczywiście bardzo możemy się tylko cieszyć, że nareszcie ten fakt został dokonany. Z obecną tutaj panią profesor Zalesińską, dyrektorem NIDU, jesteśmy świadkami tego, że sprawa dwukrotnie w końcówce minionego roku stawała na Radzie Ochrony Zabytków, której opinia jest niezbędna do tego, żeby rzecz mogła zostać dalej skierowana do prezydenta Rzeczypospolitej, jego kancelarii. I rzeczywiście były sytuacje, które no, mogły mocno zaniepokoić, zwłaszcza na posiedzeniu w Radziejowicach, które miało miejsce w październiku, gdzie no, sprawa spotkała się z no, komentarzami bardzo nieprzychylnymi i to bardzo ważnych członków Rady, profesorów warszawskich. No i rzeczywiście mimo znakomitej prezentacji wykonanej przez pana doktora, obecnie już profesora Laskowskiego, na tej Radzie z NIDU krakowskiego, no niestety sprawa miała taki właśnie przebieg. Wobec powyższego zostałem poproszony, żeby na następną Radę, która, jeśli dobrze pamiętam, była 4 listopada, no przygotować jeszcze raz argumentację do sprawy Nowej Huty jako pomnika historii i rzeczywiście nie kryję, że był to ogromny wysiłek i jakaś taka, no taki niepokój, wielka odpowiedzialność za to, że trzeba to zrobić jak najlepiej. No i muszę przyznać, że przy udziale dwóch znakomitych przyjaciół i kolegów, obecnego tu pana doktora Andrzeja Siwka i nieobecnego Romana Marcinka, który był w ogóle duchem najlepszym i głównym wykonawcą planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta przed jeszcze kilku laty. Przede wszystkim udało się sformułować uzasadnienie do tego wpisu. I tu państwu uchylę rąbka bardzo prywatnej tajemnicy. Miałem przygotowaną potężną prezentację, w której miałem jeszcze raz ową rzecz przedstawić i tknięty jakimś przeczuciem czy dobrym wskazaniem przedstawiłem wyłącznie uzasadnienie, które państwu zaraz przeczytam i okazało się, że to, czego świadkiem zresztą była pani profesor, no było, jak się potem okazało, w pełni wystarczające i rzeczywiście już nawet te dosłownie 5 punktów wzbudziło bardzo poważną, bardzo głęboką dyskusję. Pierwsze stwierdzenie to takie, że Nowa Huta dokumentuje ludzką skłonność do poszukiwania utopii od miasta idealnego w rozumieniu urbanistycznym po idealne społeczeństwo wpisuje się w dzieje cywilizacji od koncepcji antycznych przez ideały renesansu, społeczne utopie Roberta Owena, XIX-wiecznych socjalistów po totalitarne koncepcje XX wieku. Nowa Huta to fenomen kontynuacji myśli urbanistycznej przełomu XIX-XX wieku, zasad jednostki sąsiedzkiej Clarence'a Perry'ego oraz Cité Industrie Tony Garniera i to niezwykle poparł obecny, nie będący członkiem Rady, ale będący w Radziejowicach pan profesor Krzysztof Pawłowski, no nestor urbanista i nestor Atlant Polskiej Konserwacji Zabytków w tej chwili. I myślę, że to też dało duże poparcie dla tej sprawy, którymi kierowali się polscy architekci pod kierunkiem profesora Tadeusza Ptaszyckiego. Pomimo sowieckiego nadzoru zrealizowano najwyższej klasy kompozycję urbanistyczną o zróżnicowanej wysokiej próbie gamie form architektonicznych projektowanych przez luminarzy polskiej architektury Stanisława Juchnowicza, Martę Januszu Wingardenu, Wincentego Adamskiego i wielu, wielu innych. Dzięki ich pracy powstał w drugiej połowie XX wieku wybitny zespół zabytkowy, ukształtowany zarówno w skali urbanistycznej, jak i postaci poszczególnych realizacji architektonicznych. To wyjątkowy przykład zmagania się rodzimej architektonicznej tradycji modernizmu z narzuconymi wzorcami socrealizmu oraz późniejszą recepcją
stylu międzynarodowego, jego realizacji i jego relacji z socmodernizmem. Po trzecie, w pełni zachowana kompozycja architektoniczno-urbanistyczna Nowej Huty, co widzimy na ekranie, jest wartością nie tylko w skali kraju, ale także w kontekście europejskim. Po czwarte, Nowa Huta to miejsce i przestrzeń kulturowa, która w sposób syntetyczny, wielowątkowy ilustruje historię Polski drugiej połowy XX wieku. Historię złożoną, niełatwą, bez znajomości, której nie można dobrze odczytywać współczesności. Miasto, które miało kształtować socjalistyczne podporządkowanie totalitarnej ideologii społeczeństwa, stało się widownią robotniczych protestów, miejscem, gdzie Polacy dowiedli swego przywiązania do wartości chrześcijańskich, walka o krzyż i swobód obywatelskich, bastion Solidarności. I wreszcie po piąte, Nowa Huta skłania do refleksji o przemianach krajobrazu kulturowego, od sielskiego krajobrazu podkrakowskich wsi o średniowiecznej metryce po zurbanizowany krajobraz dzielnicy industrialnej, ilustruje kluczowe tendencje przemian cywilizacyjnych kraju. Współcześnie to odrębna część Krakowa, miejsce, w którym rozwój idzie w parze z dbałością o dziedzictwo materialne i niematerialne, gdzie wyrosło silne środowisko samorządowców, regionalistów, miłośników lokalnej tradycji kulturowej. Tutaj postacią dla mnie kryształową jest oczywiście pan doktor Klaś, który nie tylko wniosek sporządził w oparciu o te wszystkie dokumentacje, nie tylko go znakomicie umotywował, a jeszcze napisał znakomity doktorat, który, jak to się mówi, już ze starczej perspektywy emerytowanego profesora zawsze się ocenia po ilości cytacji. W żadnym nie mam tylu cytatów, co u pana, bardzo dziękuję, ale wracam do sprawy. Proszę państwa, i to wystarczyło do bardzo głębokiej dyskusji na Radzie, no, która się zakończyła fantastycznym, prawie jednomyślnym głosowaniem, bez żadnych sprzeciwów, nad skierowaniem tego wniosku do Kancelarii Prezydenta. Na tym zasadzie wypada skończyć, chociaż muszę powiedzieć, że właśnie synteza planu ochrony Nowej Huty, gdzie cała dokumentacja ma ponad 800 stron, jeśli dobrze pamiętam, gdzie też uchylę takiego, myślę, że pan prezydent nie będzie miał pretensji, rąbka, że gdy zreferowaliśmy plan ochrony Parku Kulturowego, to na końcu poprosił o to, żeby mu wydrukować prywatny egzemplarz, zwłaszcza historii Romana Marcinka, która no, po prostu była imponująca, ale oczywiście nigdy by nie powstała, gdyby nie obecny tutaj Waldemar Komorowski i wielu innych badaczy. No i oczywiście pana konserwatora Ręczkowskiego też nie sposób tutaj nie wymienić, który tak fantastyczną opinię napisał do planu, który potem stał się. Tu proszę państwa tylko pokażę, tak wygląda plansza syntezy naszej Nowej Huty, gdzie nie ma milimetra kwadratowego, w który nie można by wbić szpilki i uzyskać na tych wszystkich diagramach odpowiedzi na wszystkie zagadnienia. Zarówno te dotyczące budownictwa, zieleni, urbanistyki, kompozycji chodników, a tu, skoro jest obecna nasza pani profesor, no to jej fenomenalne waloryzacje widokowe, o których na pewno jeszcze wspomni, gdzie właśnie jej autorska wizja punktów kluczowych, punktów charakterystycznych, uzupełniających i w ślad za tym idących wszystkich powiązań widokowych, no również o wielu sprawach rozstrzygnęła. To tyle tytułem wstępu i no rzeczywiście jest powód do chyba ogromnej satysfakcji, a teraz będąc już po raz chyba ósmy czy dziewiąty w zespole, który ocenia wnioski do programu ministra kultury, zresztą wespół, nie wiem, również jest w tym roku w tym zespole pani profesor Bogdanowska, no jedno mogę stwierdzić, że pomnik historii stawia od razu wszystkie problemy wnioskowane do ministra o finansowanie w zupełnie innej lidze, w ekstraklasie. Za to są od razu dodatkowe punkty, od razu zupełnie inny poziom rozpatrywania i możliwości sukcesu wniosku w tym bardzo
no, silnym i bardzo konkurencyjnym wydarzeniu, bo wiemy, że w tej chwili mimo gigantycznych zwiększeń funduszu tego programu za czasów pana profesora ministra Piotra Glińskiego, ogromnych zwiększeń, to są krotności, już kończę, no, nadal nam wypada 17 zł na jeden zabytek w Polsce rejestrowy. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, to rzeczywiście trzeba będzie coś z tym zrobić do kwestii finansowych. Prawdopodobnie jeszcze później w dyskusji wrócimy, jak również do Parku Kulturowego. Ja chciałam jeszcze dopytać ze swojej strony i takiej zwykłej ciekawości, co było tym punktem, który rozgrzał dyskusję Rady Ochrony Zabytków nad nową hutą i jej statusem? No, najbardziej istotne było to, że rzeczywiście geniusz polskich architektów pod przewodnictwem profesora Ptaszyckiego sprawił, że oto została huta zrealizowana w sposób, można by powiedzieć, najbardziej ludzki. No, jedyna rzecz, która zawsze będzie budziła jakieś i właśnie budziła kontrowersje, to jest oczywiście wyraz architektoniczny tej, prawda, tej architektury socrealistycznej, ale samo rozplanowanie i warunki życia do dziś w hucie są po prostu tak humanitarne, tak pro-człowiecze, że rzeczywiście to sprawiło, że dyskusja tędy poszła, że oto dzięki kompozycji urbanistyczno-architektonicznej nastąpił przede wszystkim fenomen społeczny. Fenomen społeczny najwyższej próby. Dziękuję za to dopowiedzenie. I tu chciałabym wrócić na chwilę do 2004 roku, kiedy zespół urbanistyczny Nowej Huty został wpisany do rejestru zabytków. Rozumiem, że wtedy była już pewna świadomość, jak istotnym obszarem mamy do czynienia. A następnie Rada Miasta podjęła uchwałę kierunkową, która zobowiązała prezydenta do podjęcia kroków w celu uznania tego obszaru za pomnik historii, a następnie wpisania Nowej Huty na listę światowego dziedzictwa. I tutaj zwracam się do dyrektora, już wywołanego dyrektora Klasia. Wiemy, jakie argumenty zdecydowały o tym, że ostatecznie Nowa Huta została pomnikiem historii, a jakie argumenty mogły stać wtedy za decyzją Rady Miasta? I drugie pytanie, przez ponad dekadę miasto zabiegało właśnie o ten status pomnika historii. Jaki to był czas dla Nowej Huty? Jak przez ten czas zmieniła się jako dzielnica Krakowa? Dziękuję bardzo. Myślę, że trzeba zacząć od tego, w jakim momencie byliśmy wtedy w 2004 roku i chwilę wcześniej. To znaczy w latach 90., jeżeli się przyjrzymy temu okresowi transformacji, wtedy Nowa Huta budziła duże kontrowersje też na tym podwórku lokalnym. I tutaj może takie małe sprostowanie. Ta uchwała kierunkowa w sprawie pomnika historii była nawet przed wpisem do rejestru. Jakby ten pierwszy proces musiał nastąpić, żeby wpisać w ogóle do rejestru układ urbanistyczny, co stało się na przełomie 2004-2005 roku. Tak, i wtedy ta świadomość się zaczęła rodzić. Myślę, że to też jest tak ważne, ponieważ ja się trochę przyglądałem temu procesowi, o który pani pytała w ciągu tych kilkunastu lat, z takich kilku perspektyw. I z jednej strony mieszkańca chyba przede wszystkim, z drugiej strony osoby zaangażowanej w te sprawy lokalne poprzez działanie, ale też badawczo. Jeżeli prześledzimy sobie, co się wtedy zadziało, tak na chłodno, to 2004-2005 rok jest taki przełomowy dla Nowej Huty. To znaczy z jednej strony następuje prywatyzacja kombinatu, mamy taki rozdział miasta i kombinatu, które były nierozerwalne. To wybrzmiało już od razu dzisiaj w otwarciu dyskusji, że od początku nie byłoby Nowej Huty, gdyby nie kombinat i na odwrót, prawda? I równocześnie mamy to dowartościowanie przestrzeni miejskiej, to znaczy wpis właśnie do rejestru.
Wtedy zaczyna się też taka bardzo mozolna praca oddolna. Ten 2004-2005 rok jest taki przełomowy, jeżeli przyjrzymy się temu, co się działo w Nowej Hucie. To znaczy z jednej strony mamy na przykład międzynarodowy projekt, który Małopolski Instytut Kultury, instytucja spoza Nowej Huty zaczęła, Nowa Huta RTF. Mamy wtedy projekt, który Łaźnia Nowa realizowała wspólnie z partnerami też zagranicznymi, 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty. Mamy wtedy projekt Nowa Huta, Nowa Szansa w ramach inicjatywy wspólnotowej Equal, który Ośrodek Kultury Norwida realizował. Wtedy zaczyna się bardzo wiele tych inicjatyw, tutaj można by ich wymieniać znacznie więcej. I zaczyna się ta zmiana wizerunku Nowej Huty i to jest taka praca dwutorowa. Z jednej strony wewnątrz, to znaczy wśród mieszkańców, pokazanie, że jednak mieszkamy w czymś, co jest wyjątkowe. Z drugiej strony też pokazywanie tego na zewnątrz mocno. I ten proces właśnie domyka się taką klamrą, dla mnie przynajmniej, w właśnie tym pomnikiem historii, bo wtedy też właśnie ta uchwała kierunkowa nastąpiła. Natomiast ten proces trwał kilkanaście lat, kiedy to dziedzictwo zostało w ogóle w jakiś sposób zaakceptowane. Najpierw na poziomie lokalnym, no i wyrazem tego są kolejne formy ochrony w miejscowych planach zagospodarowania, no i zwieńczeniem jest park kulturowy oczywiście, już jako ta bardziej może świadoma, dojrzała forma ochrony tego obszaru. To następuje w 2019 roku i praktycznie równolegle wygaszamy produkcję, część surowcową kombinatu. Wielki Piec przestaje pracować ostatecznie. Więc to się ta historia zamyka w ciągu tych około 15 lat. No i ten pomnik historii domyka to i wydaje mi się dla mnie osobiście przynajmniej jest to takie uznanie Nowej Huty właśnie w skali kraju, w skali ponadlokalnej. Ona wzbudzała kontrowersje, pewnie jeszcze trochę będzie wzbudzać, ale one są znacznie mniejsze. Tutaj pan profesor właśnie referował tą dyskusję ogólnokrajową. Myślę, że to dowartościowanie będzie bardzo istotne dla Nowej Huty. I warto patrzeć właśnie w tej perspektywie tego procesu. Być może potrzebowaliśmy tego kilkunastu czasu, lat tego oczekiwania, ale co się odwlecze, to nie uciecze i teraz możemy świętować dzisiaj. W takim razie, skoro tyle rzeczy się wydarzyło, konkretne działania miasta, konkretne działania też na poziomie kraju związane z dyskusją, która się przetoczyła wokół architektury PRL-u i dziedzictwa tego okresu, ale też wiele inicjatyw, które się dzieją w Nowej Hucie, tutaj w szczególności mam na myśli instytucje miejskie, włączające się w animację życia społecznego, prowadzące szereg działań na rzecz dziedzictwa nowochuckiego. Chciałam zapytać, jak mieszkańcy Nowej Huty odebrali uznanie i zapomnik historii, jakie są ich oczekiwania w związku z tym nowym statusem dzielnicy. I to pytanie kieruję do pana radnego, jako reprezentanta mieszkańców Nowej Huty. Szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować za to wyróżnienie, które przed chwilą otrzymałem, ale to wyróżnienie ja uważam, że nie jest tylko dla mnie, ale jest przede wszystkim dla mieszkańców Nowej Huty. Tutaj są trzy osoby, które są bardzo aktywne w zakresie swojego działania. Jak państwo wiecie, dziś bardzo modne słowo aktywista, aktywistka niekiedy ma takie podłoże pejoratywne, źle się kojarzy z pewnymi działaniami. A ja powiem, że w Nowej Hucie ci ludzie, którzy działają, to są takie silniki napędzające tak naprawdę pełną tożsamość związaną z nowochódzkim społeczeństwem, z życiem w tym miejscu, w tej dzielnicy. I na pewno im też także należy się podziękowanie i to wyróżnienie, które spadło na moje ręce, to też dla nich kieruję. Jest tutaj z nami pani Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, wielkie ukłony, jest Jacek Dargiewicz, jest Antoni Łapajerski. I to są osoby, które jak państwo prześledzicie jakąkolwiek historię życia, social mediów, wypowiedzi, działań, to takie bardzo, bardzo znaczące. Oczywiście tych osób jest w Nowej Hucie zdecydowanie więcej, ale to te osoby budują tożsamość, bo tak naprawdę Nowa Huta jest pomnikiem historii, ale to było takie znamienite,
na tej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Pan prezydent zresztą to powiedział. Był drugą osobą siedzącą za duchownym prawosławnym, bo pomnik historii Zielonej Huty był wręczany jako drugi, a później byli sami biskupi generalnie, którzy tam siedzieli. I żaden z tych pomników historii, który dostał ten tytuł, nie był żywym miastem. To były po prostu fantastyczne obiekty, które świadczyły o wielkości architektury, kultury i historii. A Nowa Huta to jest pomnik historii, w którym żyją, mieszkają mieszkańcy. Oni chodzą po tych chodnikach, mieszkają w tych budynkach, które dzisiaj są uznawane za pomnik historii. Oni się borykają z różnymi kłopotami, które wynikają z różnego rodzaju spraw związanych z utrzymaniem tych budynków, bo to w 99% przede wszystkim są wspólnoty mieszkaniowe. Ale to chciałbym Państwu jak gdyby dać pod rozwagę. Nowa Huta to jedyny z pomników, który żyje i tętni życiem przez cały czas. Ja wiem, że Państwo mi powiecie zaraz, że przecież jesteśmy też w tym momencie na obszarze, który jest uznawany za pomnik historii. Tylko ja zadam od razu pytanie, ile osób tu mieszka? A w naszej dzielnicy, Szanowni Państwo, to jest około 57 tysięcy ludzi. Mówię o dzielnicy 18 Nowa Huta, czyli o tym dokładnie obszarze, którym objęte są wymagania związane z parkiem kulturowym, to co pan profesor bardzo fantastycznie przedstawił, czy też z opisanym pomnikiem historii, co zrobił pan doktor Klaś. I ci ludzie przyjęli to z takim wielkim entuzjazmem w zakresie tego, że mamy w końcu wyróżnienie, na które dość długo czekaliśmy i na pewno to społeczeństwo zmieniało się. Bo ja pamiętam nowohuckich dresiarzy, pamiętam kino Świt, które było oblepione przeróżnymi reklamami, które zwisały i były szmatami. A dzisiaj jak Państwo przejdziecie po Nowej Hucie, tego po prostu nie ma. Ale my też jako nowohucianie uczymy się życia na nowo w tym odkryciu związanym z parkiem kulturowym. Pewnie będziemy się jeszcze uczyli też na nowo życia z pomnikiem historii. Ale Nowa Huta się zmienia. To nie jest już to samo miasto, co było kiedyś, 20 czy 30 lat temu. Wiele punktów, które są centralne dziś, chociażby serce Nowej Huty, czyli Area Róż, się zmienia. Wiele również tych miejsc, w których nowohucianie mogą skorzystać z kultury tej troszkę mniejszej, tej większej, rzeczywiście żyje. Tu doskonały przykład takiego miejsca, które oddziaływuje na cały Kraków, a myślę, że nawet i poza Kraków, to jest Nowohuckie Centrum Kultury. Wielkie brawa dla dyrektora Grzyba, który z miejsca, które było, przepraszam, zapyziałe kilka lat temu, dzisiaj jest tętniącym miejscem promieniowania kultury wszelkiej. I to naprawdę jest ogromny sukces. Szanowni Państwo, Norwid, który buduje tożsamość nowochucką, to też jest naprawdę bardzo, bardzo dobry ośrodek. Ośrodek Kultury Nowa Huta z panią dyrektor Jezutek, który rozwija przekazywanie informacji dotyczącej życia Nowej Huty nie tylko i wyłącznie tu w tej starej części, ale też w osiedlach peryferyjnych, gdzie mieszkańcy po prostu kultywują także tradycje, no szanowni Państwo, wsi, na których ta Nowa Huta po prostu powstała. To jest coś niesłychanego. Dwa teatry, no teatr Łaźnia Nowa, który w tym czasie, kiedy Jarek mówił, przyszedł do Nowej Huty, zaczął się rozwijać, no dzisiaj jest jednym z lepszych, awangardowych teatrów w całej Europie, a nawet i można powiedzieć na świecie, bo to przecież fantastyczne spektakle. Teatr ludowy także, który kultywuje wielkie tradycje, które są. Więc jednostki kultury jak najbardziej tak. Ale szanowni Państwo, te wszystkie jednostki kultury byłyby niczym, gdyby nie ci mieszkańcy, którzy korzystają z tych jednostek kultury. To jest najważniejsze. Mieszkańcy przychodzą i uczestniczą we wszelkich zajęciach, animacjach, które są proponowane przez siedzących tutaj specjalistów. I to jest, szanowni Państwo, ten element współgrania tego, co oferujemy
my jako miasto, jestem radnym, więc mogę tak powiedzieć, bo też współkreuję pewne wydarzenia, które są z tym związane, a z drugiej strony ta odpowiedź mieszkańców, że chcemy być i uczestniczyć w tym, co wy nam dajecie. Chcemy żyć w tej dzielnicy, która jest naszą wewnętrzną tożsamością i wiemy, jaka ta tożsamość jest i wiemy, jaka jest wartość nas jako Nowochucian. Państwo sobie nawet nie wyobrażacie tego, że dziś mieszkańcy przychodzą i mówią, że oni bardzo czekali na to, że w końcu ktoś w Polsce uhonoruje to wszystko, co działo się w Nowej Hucie i że będą mogli powiedzieć, że rzeczywiście mieszkają, żyją w mieście, które spełnia ich oczekiwania. Jeszcze taka mała dygresja. Kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście lat temu, bo kilkadziesiąt to chyba bym trochę przesadził, musiałbym zdecydowanie być starszy, ale kilkanaście lat temu zacząłem takie rozmowy wśród tych, którzy sprowadzali się do Nowej Huty. To wyglądało w ten sposób, że w latach 90. tak naprawdę Nowa Huta wyludniała się z ludzi młodych. Oni nie chcieli mieszkać, bo to nie było passé. Poza tym prasa też robiła nam zły PR, bo wszelkie zabójstwa, jak Państwo pamiętacie, wszystkie były w Nowej Hucie. Pomimo tego, że na przykład zabójstwo było na wysokości parku wodnego, ale to też była Nowa Huta. Ja się z tym bardzo sprzeczałem, kłóciłem z dziennikarzami, ale jakoś nie byliśmy w stanie tego pokazać, że to nie jest już Nowa Huta i że ta Nowa Huta jest bezpieczna, pomimo tego, że tak pokazywały wszelkie statystyki policyjne, co dalej potwierdzają się te statystyki. Ale no, wyludniała się z tych młodych, z młodych ludzi. Bardzo wiele babć, dziadków zostawało, mieszkania były puste, oni umierali i te mieszkania były puste albo były wynajmowane przypadkowym ludziom. Od pewnego czasu, myślę, że od dekady, jest taki trend, że ci młodzi ludzie po prostu, czyli wnukowie tych, którzy wyemigrowali z Nowej Huty, szanowni państwo, ja użyję całkowicie słowa i zwrotu nowochuckiego, do Krakowa, proszę się nie dziwić, jesteśmy w Krakowie, ja wiem, ale my mówimy, że jedziemy do Krakowa. Wyemigrowali do Krakowa, wracają z całą pełną świadomością do Nowej Huty i mówią, to jest to fajne miejsce, w którym będziemy chcieli zamieszkać. Robią remonty gruntowne mieszkań, chcą tu żyć, chcą tu mieszkać. Co więcej, jest zdecydowanie więcej osób, które wybierają to miejsce jako swoje miejsce do życia, kupując tutaj mieszkanie. Jak pytam dlaczego, to odpowiadają bardzo prosto. Jak chcielibyśmy dojechać, oni już nie mówią do Krakowa, bo jeszcze się tego nie nauczyli, jak chcielibyśmy dojechać do centrum, to mamy 10 minut samochodem, 20 minut tramwajem, czyli my tak naprawdę mamy na wyciągnięcie ręki centrum, czyli to wszystko, co się tutaj dzieje, więc to jest bardzo bliska odległość. Nie mamy problemu z tym, żeby dziecko odprowadzić do żłobka, do przedszkola, do szkoły. Wszędzie jest blisko. Ja wiem, że dzisiaj istnieje idea miasta 15-minutowego, ale tak myślę, że nasi budowniczowie to miasto stworzyli już te 70 lat temu. Dlatego nam osobiście się bardzo dobrze żyje w Nowej Hucie. Ja myślę, że tutaj nie jestem jedynym przedstawicielem mieszkającym w Nowej Hucie, bo też patrzę na Jarka, patrzę też na te osoby, które są tymi silnikami życia społecznego mieszkańców Nowej Huty i myślę, że potwierdzam to, że w Nowej Hucie się żyje po prostu bardzo przyjemnie, miło, pomimo wszelkich innych różnych niedogodności. I już nie wierzcie Państwo w jedną rzecz. Nie wierzcie w to, że w Nowej Hucie są cały czas krzywe, dziurawe chodniki i drogi. To jest już dzisiaj nieprawda. Są pewne miejsca, które jeszcze wymagają remontu, ale naprawdę przez ten czas zrobiono bardzo dużo rzeczy związanych z tym, żeby to życie takie bliskie nas, związane z infrastrukturą, też uległo zdecydowanie poprawie. Zachęcam, zapraszam, przeprowadźcie się Państwo do Nowej Huty i żyjcie razem z nami. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos, który mówi o znaczeniu mieszkańców. To też, odwołując się do tego, co powiedział pan profesor Myczkowski, co zdecydowało o tym, że ostatecznie Rada Ochrony Zabytków podjęła decyzję o rekomendowaniu
prezydentowi uznania Nowej Huty za pomnik historii. Mieszkańcy, ich aktywność, to co się dzieje, w jaki sposób podchodzą do tego, w czym mieszkają. I tu chciałabym zapytać panią profesor Forczek-Brataniec. Genialny projekt, jego realizacja, mieszkańcy. Jak powiedział pan radny, Nowa Huta to przyjazna mieszkańcom dzielnica miasta, miasta, które w odległości spaceru oferuje mieszkańcom to, co jest im niezbędne do funkcjonowania. Badając Nową Hutę, przygotowując plan ochrony jej krajobrazu kulturowego, z pewnością zadawaliście sobie państwo pytanie, czy te idee zostały rzeczywiście zrealizowane, w jakim stopniu, na ile są one obecne w dzisiejszej strukturze miasta. Czy rzeczywiście Nowa Huta zapewnia komfort mieszkania i codziennego funkcjonowania i co decyduje obecnie o postrzeganiu jej jako tej zielonej, przyjaznej części Krakowa? Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie za zaproszenie do tej dyskusji. Czuję się wyróżniona, szczególnie, że reprezentując też Wydział Architektury, trzeba przyznać, że dla architektów, dla urbanistów Nowa Huta zawsze była skarbem. Zresztą profesorem był również jeden z projektantów Nowej Huty, który uczył nas już od samego początku naszej edukacji o wadze tego miejsca, o jego znaczeniu właśnie tym materialnym i symbolicznym. Ja się w ogóle nie dziwię, że ludzie wracają do Nowej Huty i chcą tam mieszkać, bo proszę państwa, w obliczu współczesnych realizacji tak zwanych deweloperskich nagle orientujemy się, że najcenniejszą właściwie cechą dobrego miejsca zamieszkania jest przestrzeń. Przestrzeń, która nie tylko sprowadza się do powierzchni mieszkania, ale do tego, co oferuje nam krajobraz, w którym mieszkamy. To, co spotykamy po wyjściu z klatki schodowej, po wyjściu z naszego domu czy naszego bloku. Tak więc tutaj Nowa Huta oferuje przestrzeń, która praktycznie jest nieoceniona i niezwykle wartościowa. Ale może zacznę od początku. Zakochałam się w Nowej Hucie już można powiedzieć od pierwszego wejrzenia, kiedy przystąpiliśmy do pracy nad parkiem kulturowym razem z moją towarzyszką pracy Pauliną Nosalską. Spędziłyśmy tam bardzo wiele godzin spacerując po Nowej Hucie, analizując widoki, ekspozycje, analizując krajobraz miasta. I zorientowałam się, że właśnie jestem w miejscu, które jest żywym zapisem historii urbanistyki. Urbanistyka dzisiaj nie przeżywa swojego złotego wieku niestety, ponieważ uwolniono ten zawód, jakby zdeprecjonowano go, co jest bardzo dziwne w obliczu coraz bardziej rozwijających się miast i w obliczu tych informacji, że niedługo znaczna większość ludzi będzie mieszkała w miastach, więc moim zdaniem tą naukę należy kultywować, rozwijać i tym bardziej wdrażać osiągnięcia naukowe w tworzenie nowych przestrzeni do mieszkania. Natomiast tutaj spotkałam się w Nowej Hucie z żywym, materialnym zapisem tej historii, historii budowy miast, bo mamy i część, która opiera się na modernistycznych wzorcach międzywojennych, potem mamy socrealizm, a potem mamy socmodernizm, taką naszą swoistą odmianę modernizmu, by potem przejść do już takich bardzo europejskich wzorców modernizmu zaczerpniętych ze Skandynawii. I można to obejrzeć, można zobaczyć, porównać na żywo, jak to wygląda, jak to funkcjonuje.
Także to jest ten aspekt bardzo mocny, edukacyjny, kulturowy, który jest niezwykłą wartością. Kolejną rzeczą jest rozdźwięk między planem a realizacją. To też jest obraz czasów. Spacerując po Nowej Hucie, można znaleźć w tej przestrzeni analogię do struktur, które opisał w swojej książce Krier, pisząc o mieście. W książce pod tytułem Przestrzeń wspólnoty pisze, że miasto mamy wtedy, kiedy występuje w nim res publica i res economica. Res economica to są miejsca do mieszkania, wszystkie elementy, które są niezbędne do życia. Natomiast res publica to jest przestrzeń publiczna, przestrzeń, w której ludzie się spotykają, budynki użyteczności publicznej. I jeżeli sobie Nową Hutę rozdzielimy na te dwie warstwy, możemy zauważyć, że ta res economica została zrealizowana w pełnej formie. Mamy mieszkania, mamy szkoły, mamy przedszkola, mamy wszystkie niezbędne usługi. Natomiast to, czego nie zrealizowano, porównując właśnie z tymi śmiałymi planami, no to jest znaczna część tej res publica. Nie zbudowano ratusza. I to paradoksalnie odzwierciedla ideologię tamtych czasów, bo ratusz dla scentralizowanej władzy był niepotrzebny. Nie wybudowano wielkiej opery, nie wybudowano wielkiego domu kultury, nie postawiono obelisku, wręcz ekonomia spowodowała, że zrealizowano te niezbędne rzeczy, niezbędne elementy. I tutaj ten rozdźwięk również jest takim, można powiedzieć, że ten brak jest też pomnikiem tamtych czasów i to jest niesamowite. A paradoksalnie ta przestrzeń publiczna stała się miejscem, gdzie ta prawdziwa demokracja się rodziła i gdzie dochodziły do głosu właśnie poglądy mieszkańców i ich wielka siła, która doprowadziła w końcu do tego, co mamy dzisiaj. Wracając do cech Nowej Huty jako miejsca zamieszkania, tutaj znowu pomnik historii paradoksalnie może nam zakonserwować, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, planowanie miasta, jakiego byśmy sobie dzisiaj życzyli. Jak rozmawiam z młodymi ludźmi, gdzie by chcieli mieszkać, oni wcale nie chcą mieszkać w domu jednorodzinnym gdzieś pośrodku wsi pod Krakowem, tylko oni by chcieli mieszkać na osiedlu, gdzie byłaby szkoła, gdzie byłoby przedszkole, gdzie byłby żłobek. I tutaj trzeba powiedzieć, że Nowa Huta, tak jak pan radny wspomniał, mówi się o mieście 15-minutowym, to jest wielka moda, wielkie trendy światowe, natomiast Nowa Huta była miastem 10-minutowym, a nawet 5-minutowym już prawda, 70 lat temu, więc to jest też dla mnie pewien ochrona pewnej struktury do życia, pewnego miejsca do życia, którą trzeba powtarzać, którą trzeba wdrażać, o tym trzeba mówić. I tutaj widzę właśnie też ten walor taki, że dowód na to, że można tak projektować i można tak planować z wielkim szacunkiem dla mieszkańców, gdzie zabudowa mieszkaniowa to nie jest tylko wyraz ekonomii, ale też troski o mieszkańców. Dużo się teraz mówi o urbanistyce troski, o projektowaniu pełnym troski, bo kiedy mamy w perspektywie powiększenie miasta do kilkumilionowego, kilkunastomilionowego, musimy o tą przestrzeń do życia wspólnego zadbać, bo wymagają tego już fizyczne warunki, takie jak przewietrzanie, czy przepływ wody, przepływ energii przyrodniczej, która może nam pomóc w utrzymaniu tego miasta w dobrej kondycji. Bardzo dziękuję. Tutaj pani wspomniała o kolejnej istotnej rzeczy, czyli jak zadbać o tą przestrzeń, żeby ona pozostała
dalej tak dobrze służąca mieszkańcom. Swoje pytanie kieruję do pani Katarzyny Biecuszek, która reprezentuje Miejskiego Konserwatora Zabytków na naszym spotkaniu. Pomnik historii to ustawowa forma ochrony zabytków. Jakie skutki, jakich skutków potencjalnie mogą się spodziewać mieszkańcy, a z drugiej strony, czy narzędzia, którymi dysponuje Miejski Konserwator Zabytków, czy generalnie cała dziedzina, są wystarczające? Takie pytanie, jakie skutki rodzi z sobą pomnik historii, już padało, bo już wpływały do nas pisma od mieszkańców Nowej Huty, a co to dla nas oznacza, z czym to się je, jakie ograniczenia tak naprawdę, no, sprowadzające się do finansów, to za sobą ciągnie. Nowa Huta, tak jak już było wspominane, taką formę prawnej ochrony uzyskała w 2004 roku. Poszczególne budynki, praktycznie cała stara Nowa Huta, praktycznie wszystkie budynki, obiekty są ujęte co najmniej w ewidencji zabytków. Później był plan miejscowy, który wprowadził zapisy ochronne dla tych obiektów, następnie park kulturowy i teraz mamy pomnik historii. I to, co jest ważne, to należy podkreślić, że w ochronie najważniejsza jest świadomość mieszkańców tego, co mają. Tego, żeby chcieli to chronić, żeby wiedza o tym, że mają cenne miejsce, w którym są, w nich była i która będzie prowadzić do tego, że będą chcieli prace remontowe, konserwatorskie prowadzić w taki sposób, aby nie tylko uzyskać swoje partykularne cele, ale żeby cała przestrzeń utrzymana była w swoim historycznym wyrazie. I to nie jest prosty proces, zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę to, co już było podkreślane, że Nowa Huta jest żywym pomnikiem historii. Tam są mieszkańcy, tam są głównie wspólnoty mieszkaniowe. A im więcej jest osób, które dążą do realizacji swoich celów, tym więcej jest problemów. I teraz musimy pogodzić potrzebę ochrony z potrzebami mieszkańców, co jest czasem bardzo trudne i czasem jest pewnego rodzaju kompromisem. Wspólnoty mieszkaniowe dążą do tego oczywiście, żeby elewacje ocieplać, ale przy okazji tych ociepleń, żeby się remontować, ale przy okazji tych remontów, żeby prowadzić termomodernizację. To jest dobre z punktu widzenia mieszkańców, natomiast z punktu widzenia ochrony zabytków już takiego pozytywnego wydźwięku nie ma, więc tu mamy jeden problem. Ochrona zabytków w Nowej Hucie sprowadza się również do takich drobnych elementów, które składają się na wyraz całości, bo tak zwany diabeł tkwi w szczegółach. Diabeł tkwi chociażby w stolarkach okiennych, w podziałach elewacji, w detalu, w witrynach, w ślusarkach lokali usługowych, które są takim elementem elewacji, ale współdecydują, może i drobnym, ale współdecydują o wyglądzie całego obiektu i o wartościach, nie tylko poszczególnego obiektu, ale też pierzei, całej zabudowy kwartałów. Musimy pogodzić konieczności materiałowe też, chociażby wziąwszy pod uwagę lokale usługowe, które chcą wymieniać swoje stare, zniszczone przez tych 60-70 lat witryny, z koniecznością utrzymania podziałów, profili, proporcji, co obecnie jest nie do końca możliwe ze względu na to, że chociażby onegdaj w witryny było jednoszybowe, profile mogły być cienkie, delikatne, teraz są profile 6-7 centymetrowe i dążenie do tego, żeby to utrzymać na poziomie dobrym, jest naprawdę trudne. Jest jeszcze jedna kwestia, że bardzo często wnioskodawcy, którzy przychodzą z gotowymi projektami, mówią, że czegoś się nie da zrobić, że nie ma materiałów ikonograficznych, że nie ma przekazów, nie ma możliwości materiałowych i teraz na nas, na Służbę Ochrony Konserwatorskiej spada obowiązek wykonania takiej kwerendy, poszukania materiałów historycznych, poszukania fotografii, poszukania projektów archiwalnych i próba współpracy z projektantami, ze wspólnotami, tak aby osiągnąć cel, który będzie akceptowalny przez obydwie strony. Co się bardzo często udaje. Mamy wypracowane już metody współdziałania ze wspólnotami mieszkaniowymi, które są pogodzone, że nie wszystko można w hucie zrealizować, że nie wszystkie budynki da się ocieplić, nie wszystkie partie w budynkach, gdzie ocieplenia są dopuszczalne, można ocieplić, bo te partie, które są wykonane z materiałów szlachetnych,
muszą pozostać i być konserwowane bez zakrywania materiałami współczesnymi. I to są problemy dnia codziennego. Problemem są oczywiście finanse, no bo wspólnoty przychodzą, ale dlaczego my mamy za to płacić? To dobrze, my to zrobimy, ale proszę dać nam pieniądze. I do tej pory było tak, że ten obowiązek finansowania i ciężar finansowania prac remontowych spoczywał nie tylko na wspólnotach mieszkaniowych. Od paru lat zmieniły się przepisy i możliwość udzielania dotacji jest również na obiekty, które są ujęte w ewidencji zabytków, a nie tylko na te, które są wpisane do rejestru zabytków. Ja mam taką nadzieję, że pomnik historii, który teraz został ustanowiony w 10. rocznicę pierwszego wniosku, będzie takim przyczynkiem chociażby do tego, że może wspólnoty mieszkaniowe przy pomocy może gminy, może społecznego komitetu, jeżeli oczywiście wspólnoty się o to zwrócą, zechcą na przykład przywrócić historyczny wyraz tych budynków, bo państwo wiedzą albo może nie wiedzą, budynki przy centrum, przy placu centralnym A1, B1, C1, D1 to jest ten zespół zabudowy, którego wartość została jeszcze bardziej podkreślona poprzez indywidualny wpis do rejestru, ale co ciekawe, we wpisie do rejestru jest zaznaczone, że wpis obejmuje zewnętrze budynków i lokale usługowe, ale nie obejmuje mieszkań. Dlatego nie było, tak z tego co pamiętam, nie było bardzo dużych problemów z tym, aby wpisać do rejestru zabytków te obiekty, bo mieszkańcy, użytkownicy tych budynków mieli wiedzę, że to nie pociąga za sobą bardzo dużych ograniczeń, większych ograniczeń niż sam wpis do rejestru układu urbanistycznego, a w tym czasie, kiedy te budynki były wpisywane do rejestru, to był rok 2015 przez pana konserwatora, nie było jeszcze możliwości udzielania dotacji na ewidencję, a wpis do rejestru dawał możliwość udzielania dotacji, czyli wzięcia pieniędzy na remont. W 2015 roku też z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków zleciło opracowanie takiego programu konserwatorskiego i historycznego dla tych budynków, który jest do wykorzystania przez wspólnoty i mamy nadzieję, że może będzie to takim przyczynkiem na przykład do odtworzenia tralek, bo te budynki przy placu centralnym były zwieńczone tralkami. Być może. Element charakterystyczny. Charakterystyczny element. Więc dokumentacja jest i należy z niej korzystać. No i to, co było jeszcze podkreślane, prawda, że to jest ta nie tylko budynki, ale też przestrzeń. I w dbaniu o Nową Hutę nie jest istotne tylko dbanie o samą strukturę budynków, ale także o przestrzeń, także o małą architekturę. Jest procesem. Kilkadziesiąt lat, niewiele, Nowa Huta budowana przez kilkadziesiąt też lat, różne rzeczy znikały, teraz warto byłoby, żeby je przywrócić. Zwróciła Pani uwagę na dwa istotne problemy. Jeden to jest finansowy, a drugi związany ze współpracą, czyli gdzieś tam na poziomie świadomości tego, co jest ważne, co jest istotne dla nas indywidualnie, dla nas jako wspólnoty. Ja zanim jeszcze tutaj pan radny prosił o głos, ale to może wróćmy do tego za chwilę. Chciałam zapytać, ale tylko na sekundkę. Na samym końcu. Na samym końcu, dobrze. To ja mam jeszcze pytanie o jedno opowiadanie historii Nowej Huty. Pomnik historii został ustanowiony w pewnych granicach. Takie są zasady systemu, gdzieś trzeba było na mapie narysować, gdzie się Nowa Huta zaczyna, gdzie się Nowa Huta kończy, ale czy to jest wystarczające, żeby opowiedzieć o jej historię w pełni? I to pytanie kieruję do pana Jagło. Dziękuję pani dyrektor, dziękuję państwu. Na początku ad vocem do kolegi Jarka i do pana przewodniczącego Rady. Ja uważam, że takim game changerem, modne słowo ostatnio, dotyczące zmiany postrzegania Nowej Huty, było powstanie Muzeum Nowej Huty, które teraz tak się nazywa, ale przez prawie 15 lat nazywało się inaczej, jako Oddział Dzieje Nowej Huty. Była to pierwsza placówka muzealna z prawdziwego zdarzenia zajmująca się Nową Hutą. I też taki mały kamyczek do tego ogródka dbania o tożsamość Nowej Huty, pokazywania historii Nowej Huty. Natomiast pani dyrektor, czy pani pyta, czy wpis na pomnik historii opowiada w pełni historię Nowej Huty?
Oczywiście, że nie. No, oczywiście, że nie, bo Nowa Huta to nie tylko część dzielnicy 18, ale Nowa Huta to dzielnice 14 Czyżyny, 15 Mistrzejowice, 16 Bieńczyce, 17 Wzgórza Krzesławickie i 18 Nowa Huta. Więc wielka Nowa Huta, o której w Muzeum Nowej Huty do dziś opowiadają, to nie tylko te części wpisane na pomnik historii wielkiego miasta i to nie tylko oczywiście genialna architektura i urbanistyka, ale też przede wszystkim historię ludzi, którzy zamieszkiwali. Drugie słowo, drugi game changer o historii Nowej Huty to rok 2007 i tutaj trzeba przypomnieć wystawę plenerową Adama Gryczyńskiego przy Placu Centralnym, najmłodsza siostra Krakowa, która oddaje przede wszystkim pamięć ludziom, którzy stracili na budowie Nowej Huty, to jest najbardziej eufemistyczne słowo, czyli tym, którzy na których terenach, na których posesjach, polach powstawała Nowa Huta i o tym też warto pamiętać. I to też jest jeden z filarów historii Nowej Huty, nie tylko Plac Centralny, okolice, socrealizm, decyzja o budowie Nowej Huty, ale też to, co się działo kilkaset lat wcześniej i te historie ludzi, którzy stracili niejednokrotnie dorobek, majątek i swoją, co by tu nie mówić, trochę tożsamość wsi nowochódzkich. Czyli cały proces, który był za decyzjami albo który decyzje wywołały takie, a nie inne o powstaniu Nowej Huty. Ja też chciałam nawiązać czy zapytać o kombinat i jego rolę w historii, jego rolę dzisiaj, jego rolę za chwilę. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić Nową Hutę bez kombinatu? Ja mam trochę pesymistyczne podejście do życia i też do kombinatu. Twierdzę, że huta zostanie zapamiętana tylko przez nazwę Nowa Huta. Kombinat moim zdaniem nie jest już częścią tkanki miejskiej. Jest problem tak naprawdę z kombinatem jako miejscem dostępnym dla nie tylko mieszkańców, ale ludzi, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda to miejsce, które tak naprawdę zdecydowało o Nowej Hucie. Nowa Huta przecież nie powstała jako miasto niezależne, to jest miasto przyfabryczne. Koniec kropka, nie byłoby huty imienia Lenina, Sędzimira i tak dalej, nie byłoby miasta. Miasto było, tutaj miało rolę służebną. Zresztą najważniejsze punkty w mieście Nowa Huta, czyli Plac Centralny. Z Placu Centralnego punkt widokowy najważniejszy to jest centrum administracyjne huty imienia Lenina, huty imienia Sędzimira. Zresztą trochę dzisiaj zapomniane miejsce, trochę nieużywane publicznie miejsce. I tu jest też duży problem, trochę ta łyżka dziegciu do beczki miodu w postaci pomnika historii, co zrobić z najważniejszym zabytkiem Nowej Huty, czyli centrum administracyjnym. Jeżeli chodzi o zabytek architektoniczny, oczywiście ja tak uważam i myślę, że moja opinia nie jest odosobniona w naszym gronie. Jak opowiadać historię Nowej Huty? Ja myślę, że pomnik historii spowoduje, że będziemy coraz poważniej myśleć o wpisaniu Nowej Huty na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jak pan prezydent słusznie zauważył. A żeby to wpisać, to miejsce na listę, trzeba je popularyzować nie tylko w Krakowie, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Ja z punktu widzenia historyka, skromnego historyka Nowej Huty uważam, że w końcu nastał czas stworzenia z prawdziwego zdarzenia monografii Nowej Huty, która by obejmowała te dwa filary historii Nowej Huty, to co było przed 1949 i to co wprowadził rok 1949 i decyzja o budowie Nowej Huty i rozpoczęcie budowy miasta, a potem kombinatu. Dziękuję. Dziękuję. Kolejna rzecz, która mówi o świadomości i jej istocie, jeśli chodzi o ochronę, ale też jeśli chodzi o sposób funkcjonowania w przestrzeni miejskiej. Tutaj pan wspomniał już o działaniach Muzeum Krakowa i Oddziału Nowochódzkiego. Kieruję swoje pytanie do pani kierownik. Znów w kontekście pomnika historii, jak ten fakt wpłynie na to, co państwo robiliście, robicie, planujecie robić?
kiedy została ogłoszona decyzja o tym, że zostanie dokonany ten wpis, już właściwie po wpisie, odwiedził nas dziennikarz i przeprowadził taką prostą skojarzenia i zależność, że jest pomnik, czyli jest skansen, czyli jest muzeum, czyli są kapcie. Więc jakby to połączył w jednym to wyobrażenie o tym, czym jest ten wpis do pomnika historii, czyli dla mnie to, co chciał powiedzieć, oznacza stagnację. Tak, że się wiele, z tego jego przekonania, że się wiele tutaj nie zmieni i będą ograniczenia. Ja potem w swojej dalszej wypowiedzi próbowałam go przekonać, że właśnie tak wcale nie jest to, o czym mówił pan przewodniczący Moryc i potem inne osoby, o tym, że to jest żywa tkanka. Bardzo wiele inicjatyw ma miejsce w Nowej Hucie. Ludzie są zainteresowani historią i dziedzictwem nowohuckim, więc jest to tak naprawdę zaprzeczenie tego takiego ciągu skojarzeń, które ten dziennikarz przedstawił. To, co jest też, to, co dla nas oznacza wpis na listę pomników historii, to tak naprawdę, to zależy od nas, co my z tym zrobimy, tak? Bo na pewno dowartościowuje to bardzo mocno i założenie urbanistyczne, historię, dziedzictwo nowochódzkie, myślę, że nawet nie tylko w takim tym urbanistycznym aspekcie architektury i urbanistyki, ale generalnie opowieści o Nowej Hucie, tej opowieści o Nowej Hucie, która może być historią lokalną, ale ma taką też możliwość opowiadania po prostu o historii tej części Europy po II wojnie światowej. I to jest bardzo duży potencjał, który też jest w tym miejscu, który jest jeszcze nie do końca wykorzystany. Tak? Do nas przyjeżdżają tu turyści i z Krakowa, i z Małopolski, i z zagranicy. I to, czego oni szukają w Muzeum Nowej Huty, to jest opowieść o Nowej Hucie, tak? Od początku do końca. I to jest to na pewno, czego brak w tej chwili. Ja jako muzealnik, jako osoba, która też rozmawia, czy przyjmuje te osoby zwiedzające, że one oczekują takiej zwartej opowieści o dziejach po 49 roku. To będzie opowieść nowochódzka, ale w takim kontekście też opowieści o Polsce tamtego czasu. Taka opowieść też oczywiście uzupełniona i poprowadzona od początku, czyli od tych dziejów wsi przednowochódzkich i wychodząca też poza ten czas po roku 89. Więc z naszego punktu widzenia to jest, otwiera możliwość może faktycznie powstania tego typu wystawy i zaprezentowania tego typu opowieści. Bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne sprawy, sposób opowiadania tworzy też w jakiś tam sposób, wpływa na nasz poziom świadomości i docenianie tego, co mamy. Tak słuchając Państwa, ja mam wrażenie, że Nowa Huta jest ciągle w procesie tworzenia się. Zaczęliśmy w 49 i dalej ta Nowa Huta się tworzy dzięki tym aktywnościom, o których tutaj opowiadaliście Państwo, dzięki tym aktywnościom, które się w Nowej Hucie dzieją. Ja miałam na koniec pytanie o zarządzanie dziedzictwem kulturowym, które jest absolutnym wyzwaniem, trudnym koncepcyjnie, wymagającym realizacyjnie i absolutnie nieprzewidywalnym na poziomie skutków. Ale zamieniłabym to zarządzanie na tworzenie w przypadku Nowej Huty i tym zdaniem, już nie zadając Państwu kolejnych pytań, chciałabym zakończyć i przekazać mikrofon pełnomocnikowi z prośbą o podsumowanie, ale też jeżeli Państwo macie pytania, refleksje, komentarze, to zapraszamy. Bardzo dziękuję za te wszystkie optymistyczne wizje, które wybrzmiały przede wszystkim na koniec tego spotkania, bo właśnie potrzebujemy jakiegoś kolejnego etapu czy wyzwania. To nie jest przypięcie orderu do klapy naszej marynarki, chociaż mamy ogromną satysfakcję z tego dystansu pokonanego wspólnie. Mam taką myśl, że może dobrze się stało, że ten proces tak długo trwał. On był bardzo ożywczy, on nas zasilił ambicją. Tak dużo się wydarzyło od samej inicjatywy Rady Miasta w 2004 roku do
teraz, jeżeli chodzi o tę dzielnicę i przede wszystkim też proces scalania takiego na wielu poziomach pomyślanego. Nie chciałbym w tej chwili improwizować za bardzo z podsumowaniem, bo to była bardzo wielowątkowa opowieść pokazująca tak wiele różnych podejść do tej dzielnicy o bardzo silnej tożsamości, ale bardzo mocno wybrzmiało to, że to jest przede wszystkim pomnik dla ludzi, żywy pomnik historii, żywe miasto. Dzielnica cały czas w transformacji, w zmianie, cały czas próbująca znaleźć opowieść na siebie, ale też nieustannej kontynuacji, a z drugiej strony wymiany pokoleń. To jest dzielnica, która przeszła ogromną też zmianę narracyjną od tej dzielnicy socrealistycznej, niebezpiecznej do w tej chwili właściwie wzorcowego miasta 15-minutowego, co jakkolwiek możemy tutaj wiele przepisów do tego terminu dopisać. Padło bardzo dużo kwestii o tym, jak pogodzić ochronę z potrzebami mieszkańców, w jaki sposób budować świadomość, że właściwe prace ochronne, ale też pietyzm w tym zakresie, uwaga dla drobnych elementów, to jest to, co buduje, składa się na całość całej tej przestrzeni, krajobrazu kulturowego Nowej Huty. Ten ciężar nie może spoczywać tylko jako obciążenie na wspólnotach czy na mieszkańcach. Trzeba znaleźć mądre i dobrze wypromować systemy i mechanizmy finansowania, które ujmują zarówno te rozwiązania, które daje nam państwo, SKOSK, gmina miejska Kraków, ale też potencjał wpisu, bo faktycznie w tej chwili ten potencjał dofinansowań dla prac renowacyjnych się uruchomił. Rozmawialiśmy o roli instytucji, bardzo dużo im zawdzięczamy, jeśli chodzi o pobudzanie patriotyzmu lokalnego tożsamości i każda z tych instytucji mogłaby mieć tutaj swoją wielką prezentację, jak buduje dumę, kapitał społeczny, wydobywa te narracje zarówno obecne, jak i te jeszcze sprzed budowy Nowej Huty, bardzo pięknie to tutaj wybrzmiało. No i pojawił się ogromny potencjał, co z kombinatem, co z jego przestrzeniami, czy pójdziemy w kierunku Zollverein, czy nowe europejskie środki, perspektywy pozwolą tę przestrzeń zmieniać, szukać na nią pomysłu. Ja jestem po tym spotkaniu przekonany, że na pewno nie są to kapcie, ten pomnik. Na pewno nie unieruchomiliśmy Nowej Huty taką panoramą statyczną, widokówkową, taką jak na tej fotografii. A raczej mamy nadzieję, że ten tytuł pomnika historii będzie jak w tej kuli śnieżnej, że tą panoramę czasem będzie można zamieszać, że zobaczymy te rzeczy, których do tej pory nie dostrzegaliśmy, bo potencjał współpracy lokalnej, potencjał wyzwolenia współpracy międzynarodowej, uwolnienia potencjału wszystkich państwa, ten tytuł jest dobrym powodem. No i bardzo mi się spodobała ta wypowiedź o tym, że Nowa Huta była zawsze laboratorium i my dostrzegamy też to, że Zbigniew Grzyb kiedyś powiedział, że ja jestem teraz pomiędzy pomnikiem historii a naturą 2000, prawda? I to też jest ciekawy wątek, bo rzeczywiście w Nowej Hucie te idee zrównoważonego rozwoju, te idee wpisujące się w Agendę 2030 od wielu lat są już elementem i polityki kulturalnej i przez lokalnych aktywistów pięknie wydobywane. Nie powiedzieliśmy o budżecie obywatelskim, jako też o ważnym narzędziu zmiany w postrzeganiu dzielnicy i też uzupełnianiu o to wszystko, za czym mieszkańcy tęsknią, bo z budżetu obywatelskiego może ta filatelistyka by się udała, panie radny, do zrealizowania, tak jak w tej chwili to rozarium, które obywatele, mieszkańcy Nowej Huty przegłosowali i jest realizowany. Także dzielnica w procesie, kolejny etap. Widzimy korzyści, widzimy nas wszystkich razem. Chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować zarówno panelistom prowadzącym, jak i wszystkim państwu za poświęcenie swojego cennego czasu, za to, że byliście w tym momencie nie tylko świętowania tytułu, ale też w tym długim, sięgającym prawie dwie dekady procesie. Każdy z państwa, jak tutaj siedzicie, ma ogromne zasługi dla
zbudowania opowieści o Nowej Hucie, sprawienia, że ona nie jest czymś doklejonym do Krakowa, ale wręcz przeciwnie, staje się immanentną częścią opowieści o samym mieście. Dlatego spotkaliśmy się też tutaj, w sercu miasta, bo ja tego nie wytłumaczyłem, tu w Pałacu Potockich. Zwykle jeździliśmy tak trochę jak kolonizatorzy do Nowej Huty, ale dzisiaj chcieliśmy pokazać, że tak jak te tabliczki, które witają nas w mieście światowego dziedzictwa, zarówno wjeżdżając od Nowej Huty, jak i od Zakopanego czy od Tyńca, witamy w mieście światowego dziedzictwa UNESCO. Ja też mam ogromną... Zaprosiliśmy na salony. Burzę. Nową Hutę. Następnym razem do Pałacu Dożów. Mam taką satysfakcję, że ten rok 45-lecia wpisu Krakowa na listę światowego dziedzictwa de facto rozpoczynamy rozmową o Nowej Hucie. To bardzo znaczące, to uruchamia nowe zasoby sensów i bardzo dużo tutaj dzisiaj usłyszałem takich wątków dla siebie, aby wspierać politykę kulturalną i państwa działania w Nowej Hucie z perspektywy Wydziału Kultury Prezydenta Krakowa. Dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie i życzę państwu wielu sukcesów w rozwijaniu waszych projektów i waszych opowieści o Nowej Hucie. Dziękuję serdecznie.